Doktor Jacek Bartosiak jest znawcą geopolityki. Założył niezależny ośrodek analityczny Strategy and Future. Pracuje nad rozwojem polskiej kultury strategicznej. A z tą jest dzisiaj krucho. Przemyślenia zamieścił w książce Najlepsze miejsce na świecie. Pierwsza Rzeczpospolita miała świetną kulturę strategiczną, która czerpała ze wzorców zachodnioeuropejskich i azjatyckich, za inspiracją Tatarów i Turków. Polscy myśliciele i przywódcy stworzyli oryginalną szkołę geopolityki. Analizowali miejsce kraju w świecie. Wieki niewoli, niszczenia polskich elit i ostatnio złudzenie końca historii sprawiły, że zaniedbaliśmy refleksję strategiczną. System władzy w Polsce jest mało sprawny. Bartosiak opisuje, jak przez ostatnią dekadę starał się zainteresować polityków nowoczesną strategią i obronnością. Przed napaścią Rosji na Ukrainę zespół Strategy and Future stworzył plan reformy polskiej obronności pod tytułem Armia Nowego Wzoru. To szczegółowy raport o zmianie współczesnego pola bitwy. Prezentacja obszernego dokumentu trwała ponad 10 godzin. Politycy spotykali się z Bartosiakiem, ale nie byli gotowi na śmiałe reformy. Nie chcieli podjęcia debaty o strategii. Jeden z decydentów powiedział, że plan Strategy and Future zakłada nie tylko armię nowego wzoru, ale również reformę struktur państwowych. Ale na państwo nowego wzoru nie ma obecnie miejsca w polskich warunkach. Polityków zaprząta w pierwszym rzędzie gra o miejsce w hierarchii partii i państwa, a nie troska o dobro wspólne, uważa Bartosiak. Patriotyczne frazesy okrywają walkę z kolegami o obszary władzy. Każdy chce zająć najlepszą pozycję wobec zwierzchnika, szefa partii lub państwa. Odbywa się to kosztem dobra wspólnego. Politycy umacniają swe pozycje, nierzadko zniesławiając rywali i szukając patronów w przedstawicielach potężnych sojuszników z Zachodu. To uniemożliwia pracę nad wielką strategią państwa polskiego. Zakupy sprzętu wojskowego są chaotyczne, manipulowane przez lobbystów obcych państw i koncernów zbrojeniowych. Wadliwy system władzy utrudnia otwarty dialog o strategii ze społeczeństwem. Krytycy Bartosiaka uważają, że debata na temat obronności nie może być otwarta z racji bezpieczeństwa państwa. A czemu decydenci mają słuchać ekspertów, którzy nie zostali wyniesieni do władzy po wyborach? Czy mamy wierzyć, kiedy eksperci przedstawiają się jako niezależni? Kogo naprawdę reprezentują i jaką prowadzą grę? Polska może być najlepszym miejscem na Ziemi. Mamy kluczowe położenie w Europie. Łączymy ją z Azją. Scalamy wschód z zachodem. Dlatego Polską intensywnie zajmuje się Rosja. W ostatnim czasie także Chiny, które planują uruchomienie wielkich sieci przesyłania towarów i usług z Azji do Europy. Centralne położenie Polski to jeden z powodów, że o nasz kraj toczyły się krwawe wojny. Przeklęte miejsce na mapie jest też ogromną szansą. Polska musi prowadzić aktywną, samodzielną politykę zagraniczną i obronną, zwłaszcza na kierunku wschodnim. Czy trzeba przypominać nauki Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, że jedynie budując sojusze na wschodzie, możemy coś znaczyć na zachodzie? Bartosiak uważa, że polityka piastowska skupiona na modernizacji i zachodnich sojuszach nie przeszkadza polityce jagiellońskiej, a ta jest oparta na porozumieniu z narodami, którym zagraża rosyjski imperializm. Oba kierunki polityki wspomagają się, zamiast sobie przeczyć. Zdaniem Bartosiaka Polska nie uniknie wojny z Rosją. W naszej części świata nie ma miejsca na dwa silne ośrodki władzy. Kontrolę możemy sprawować my albo Rosjanie. Dlatego trzeba skupić siły na wypychaniu Rosji z polityki europejskiej. Powinniśmy też otwarcie przygotowywać się do wojny, jaką Rosja może nam wydać za kilka lat. Czas wybuchu i kształt zależą od wyniku wojny rosyjsko-ukraińskiej. Polacy nie powinni udawać, że unikają konfrontacji z Rosją. Nie mogą odsuwać innych tematów, które także były tabu w debacie publicznej. Chodzi o własną broń atomową i korzystanie z atomowego parasola sojuszników. Nie rozmawiamy też o stworzeniu sił kosmicznych, które miałyby dostarczać naszym siłom zbrojnym dokładnych danych z satelitów. Boimy się podjąć temat ataku wyprzedzającego wobec Rosjan, gdy będziemy pewni, że chcą nas napaść. Boimy się przyznać, że Stany Zjednoczone mogą zostawić nas samych, kiedy rozgrywka z Chinami o prymat światowy nabierze temperatury. Te tematy odsuwamy, szukając łatwego bezpieczeństwa w poleganiu na NATO, Unii Europejskiej
Niemcach albo USA. Droga do stworzenia w Polsce najlepszego miejsca na Ziemi prowadzi tylko przez zmierzenie się z bardzo ryzykownymi problemami geostrategii, przestrzega Jacek Bartosiak.